Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita. Dzisiaj po raz kolejny mam wielką przyjemność rozmawiać z panem doktorem Przemysławem Biskupem, specjalistą od spraw brytyjskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, dziękuję za pana czas. Dzień dobry. A porozmawiamy oczywiście ze względu na ogłoszenie wczoraj przez premiera Rishiego Sunaka przyspieszonych wyborów do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii. Wybory odbędą się już 4 lipca, więc już za 6 tygodni. No i zobaczymy, co wydarzy się w bądź co bądź jednym z cały czas najbogatszych i najważniejszych krajów świata, w którym może po kilkunastu lat, tak wskazują sondaże, dojść do władzy, a jednak z jakiegoś powodu premier z partii konserwatywnej decyduje się skrócić kadencję i liczy, że jego partia odniesie lepszy wynik dzięki temu. Dlaczego? Jak mogą zakończyć się te wybory? Co zmiana władzy prawdopodobna w Wielkiej Brytanii może oznaczać dla polityki europejskiej, zachodniej? O tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, znakomitym specjalistą tych właśnie tematów. Zacznijmy od samego ogłoszenia daty. Dlaczego Rishi Sunak, który ma słabe sondaże, decyduje się skrócić swoją własną kadencję? Można by powiedzieć, że indyk przyspiesza niedzielę. Dlaczego? Ogólnie rzecz biorąc, to można powiedzieć dlatego, że te sondaże są bardzo słabe od bardzo dawna i nic nie wskazuje, że miałyby się poprawić. Natomiast istnieje spore ryzyko, a być może z punktu widzenia premiera już nawet nie jest to ryzyko, tylko można powiedzieć kronika zapowiedzianej śmierci, wydarzenia się rzeczy gorszych. Tutaj Sunak ewidentnie grał na to, żeby skapitalizować relatywnie dobre dane gospodarcze, które w tej chwili się pojawiają, zwłaszcza dotyczące spadku inflacji i pewnej szansy na spadek kosztów życia oraz, można powiedzieć, pewną perspektywę rozwiązania jednego z kluczowych problemów politycznych, to znaczy kwestii nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii w postaci dopięcia, można powiedzieć, legislacyjnego rozwiązania tej kwestii. To jest ustawy, która ma umożliwić wykonywanie umowy ekstradycyjnej z Ruandą, zanim pojawią się dalsze problemy. Na przykład w przypadku Ruandy, tej umowy z Ruandą, jest to kwestia ewentualnych pozwów sądowych, które by tą umowę w praktyce doprowadziły do jej unieważnienia czy zawieszenia. A w przypadku danych gospodarczych, no to jest kwestia kolejnych danych, które mają spływać bardziej na jesieni. Więc to jest taki, można powiedzieć, ogólnie taki złoty moment, kiedy można pewne rzeczy wyważyć i przede wszystkim chyba jednak zminimalizować koszty, bo to nie jest ćwiczenie z zakresu uzyskiwania zysków, tylko bardziej limitowania kosztów czy opanowania kryzysu. Natomiast gdyby zadać pytanie, dlaczego akurat ta konkretna data dzienna, to powiem szczerze, że sam sobie zadaję trochę pytanie, dlatego że raptem w ciągu 2 tygodni po dacie wyborów, wybory przypadną na 4 lipca, odbędą się na przykład 2 ważne międzynarodowe szczyty. Szczyt natowski w Waszyngtonie oraz szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Wielkiej Brytanii. No i wydawałoby się, że z oczywistych powodów, gdyby na przykład przesunąć te wybory o 2 albo 3 tygodnie, no to raczej by to promowało osoby Sunaka i partię konserwatywną jako partię rządzącą, bo to zawsze w takich okolicznościach można się pokazać w otoczeniu przywódców innych państw i tak dalej, i tak dalej. No ale to powiem szczerze, dlaczego akurat ta data dzienna, a nie na przykład ta późniejsza 3 tygodnie, to nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Natomiast dlaczego to będzie lipiec, a nie na przykład listopad, który przez wiele osób był typowany jako najbardziej prawdopodobna data, no to wydaje mi się, że to wyjaśnienie, które przedstawiłem, jest mniej więcej oddaje sposób myślenia przywódców partii konserwatywnej. Wyczytałem teorię, że Wielka Brytania będzie być może grać ćwierćfinał euro zaraz po tych wyborach i na tym etapie będzie już miała jakiś tam sukces piłkarski, ale w ćwierćfinale to już mogłaby przegrać, więc lepiej na tym etapie jakiegoś entuzjazmu pozostać być może
te emocje piłkarskie są ważniejsze niż 75-lecie NATO, ale to tak naprawdę nie wiem, czy to traktować jako pół żartem, czy nie. Jeśli już możemy sobie pozwolić na żarty w tym temacie, no to warto pamiętać, że referendum w 2016 roku brexitowe, ono współwystępowało czasowo z ówczesnymi mistrzostwami Europy w piłce nożnej, no i drużyna angielska wyjechała z nich z bardzo słabym wynikiem. No i jak jeden z czołowych tygodników satyrycznych, Private Eye, sobie wtedy żartował, jak się okazało proroczo, na swojej okładce oświadczenie piłkarzy w tygodniu brexitowym, że zanim się obejrzycie, będziemy już poza Europą, no to się sprawdziło podwójnie. No to rzeczywiście i tutaj może też to niezadowolenie społeczne Brytyjczyków, entuzjastów sportu, który bądź co bądź sami wymyślili, być może odgrywa jakąś rolę. Ale mówiąc bardziej poważnie, na ile rzeczywiście jest szansa, że Sunak chociaż trochę poprawi swój wynik? Jakie pana doktora zdaniem, na co on może liczyć, że ile punktów procentowych będzie w stanie zyskać? Czy na przykład scenariusz, w tym on jest w stanie zablokować to, żeby Partia Pracy miała większość samodzielną w Izbie Gmin, jest czymś realnym? Czy on jest w stanie podnieść swój wynik z 20 kilku na, nie wiem, 30 punktów procentowych? Czy to jest raczej mało realne? No bo jednak kampania rządzi się swoimi prawami. Faktem jest, że wielu wyborców może podejmować decyzję na ostatniej prostej, czy jednak nie? Czy jednak w Wielkiej Brytanii te nastroje społeczne są już na tyle utwardzone, że tak naprawdę to już będzie grało 1-2 punkty, a nie 5-6? Może odpowiem w ten sposób. Średnia przewaga sondażowa Partii Pracy w ciągu ostatniego co najmniej pół roku to jest 20 punktów procentowych. W ciągu półtorej roku to jest kilkanaście punktów procentowych, ale to jest średnia. To znaczy, że są sondaże, w których na przykład Partia Pracy uzyskiwała przewagę 27-28 punktów procentowych. Myślę, że w takim kontekście tak naprawdę nikt, kto się zna na technikach, kampaniach wyborczych, no realnie nie zakłada, że jest możliwa walka o zwycięstwo. Natomiast różnica może być dramatyczna pod względem zakresu klęski, bo wyobraźmy sobie sytuację, że Partia Konserwatywna, która ma dzisiaj 300 mniej więcej 60 posłów, spada do dwucyfrowej liczby posłów. I ciągle będąc najprawdopodobniej największą partią opozycyjną w parlamencie, nie ma dostatecznie wielu posłów, żeby stworzyć pełny gabinet cieni. To by było doświadczenie, które mogłoby się zakończyć po prostu rozpadem tej partii. Więc byłby to kryzys egzystencjalny w dosłownym tego słowa znaczeniu dla tego ugrupowania. Natomiast myślę, że Sunak gra o to, żeby to była przegrana, która w każdym innym kontekście byłaby uznawana za miażdżącą, ale przynajmniej nie będzie katastrofalną pod względem egzystencjalnym, czyli ozbicie przewagi Partii Pracy do pewnie realistycznie rzecz biorąc 100 mandatów. Więc to by było nic jak odzwierciedlenie wyniku, który uzyskał tylko w drugą stronę oczywiście Boris Johnson w 2019 roku. I tego typu ambicja jest możliwa, aczkolwiek niekoniecznie nawet jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Bardzo prawdopodobny scenariusz jest ciągle taki, że na przykład Lejburzyści będą mieli przewagę 150 mandatów. Ale to ciągle jest coś, co Partia Konserwatywna może jeszcze przeżyć. Tutaj wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem jeszcze w tej decyzji, żeby rozpisać wybory teraz latem, a nie na jesień, jest fenomen, o którym chyba poprzednio rozmawialiśmy, takie nowe, bardzo dynamiczne ugrupowanie Partia Reformy, które bazuje na ludziach związanych z dwoma wcześniejszymi ugrupowaniami, które nieźle wstrząsnęły polityką brytyjską w ciągu ostatniej dekady, czyli pierwotnie UKIP-em, a później tak zwaną Partią Brexitu. No i to ugrupowanie, ono ostatnio bardzo dynamicznie nabierało notowań w sondażach i
było na progu rozpoczęcia przygotowań do takiej normalnej, profesjonalnej, pełnoskalowej kampanii wyborczej. Decyzja Sunaka, która zaskoczyła nie tylko posłów partii pracy czy innych partii opozycyjnych, ale też jego nawet własnej partii, ona jednak mimo wszystko faworyzuje tradycyjne partie przed takimi ugrupowaniami jak właśnie partia Brexitu. Dlatego, że brytyjska kampania wyborcza każda, taka jest po prostu jest konstrukcja tego systemu wyborczego, jest bardzo krótka i intensywna. To jest 5 do 6 tygodni, w tym wypadku to będzie 6 tygodni, gdzie trzeba włożyć bardzo duży wysiłek od razu w puszczenie dużej liczby wolontariuszy, wspierających kandydatów, wchodzenie, pukanie do drzwi, chodzenie po domach, pukanie do drzwi, rozlepianie plakatów. W Wielkiej Brytanii kampanie wyborcze nie robi się wielkimi billboardami komercyjnymi, tylko poprzez przekonywanie zwykłych wyborców i sympatyków partii do wystawiania plakatów w swoich własnych oknach. Po prostu ugrupowania, które mają struktury na co dzień rozbudowane, w takiej sytuacji mają fundamentalną przewagę nad wszelkimi improwizowanymi. A ponieważ notowania partii reformy ostatnio bardzo szybko rosły i badania społeczne wskazywały, że nawet co czwarty, a nawet więcej niż co czwarty wyborca konserwatystów z 2019 roku chciał głosować na tą partię, no to to jest, można powiedzieć, bardzo poważny cios wymierzony no w tej chwili jednemu z najbardziej zagrażających konserwatystom ugrupowań na scenie politycznej. Więc pod tym względem jest to, jak się wydaje, pewnego rodzaju częściowy sukces. No to może to jest wyjaśnienie, że czemu te 2-3 tygodnie szybciej? Może aż taki priorytet ma zatrzymanie partii reformy. Zanim przejdziemy dalej, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu. To dzięki naszym wspaniałym darczyńcom, których liczba szczęśliwie cały czas rośnie, jesteśmy w stanie reagować na bieżąco i przygotowywać dla Was materiały na najważniejsze wydarzenia na szybko, tak? Widzieliśmy w ostatnim czasie. Zamach na premiera Słowacji, udało nam się na szybko zareagować i nagrać film tego samego dnia. Mieliśmy śmierć prezydenta Iranu, udało nam się z Marcinem Krzyżanowskim, znakomitym specjalistą od Iranu, nagrać i zareagować na szybko. Teraz mamy wybory w Wielkiej Brytanii i też mamy na szybko doktora biskupa. Reagujemy na bieżąco i komentujemy dla Was w rzeczowy, fachowy sposób najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej i możemy to robić właśnie dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy mogli kontynuować naszą działalność, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli nawiązywać współpracę z kolejnymi ekspertami w swoich dziedzinach, rozważcie proszę wsparcie naszej pracy poprzez wejście na stronę nnat.pl/wspieram lub poprzez wpłatę bezpośrednią na nasze konto. Jak to zrobić w opisie tego filmu. Każde 5, 10, 15, 20, 50 zł jest dla nas dużym wsparciem, dzięki któremu możemy się rozwijać i docierać do kolejnych tysięcy odbiorców. Rishi Sunak jest premierem jakieś półtorej roku. I dzisiaj, jak rozumiem, z tego swojego premierostwa będzie rozliczane. To jest w ogóle ciekawe, nagrywaliśmy na ten temat, kiedy on zostawał tym premierem. On tak naprawdę wziął dla siebie taką straceńczą misję. Tak? Wydaje się, że no, został tym premierem, będzie miał w CV, że był premierem Wielkiej Brytanii, no ale z drugiej strony będzie teraz odpowiedzialny za tę katastrofalną prawdopodobnie klęskę. Co Rishimu Sunakowi udało się przez te półtorej roku? Czy on ma jakikolwiek realny dorobek, którym może się w tej kampanii pochwalić, poza tym, że teraz są względnie pozytywne wyniki gospodarcze i być może uda się ten deal z Rwandą? Czy na coś jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę? I czy w ogóle szerzej Sunak gra o swoją polityczną przyszłość, czy niezależnie od tego, czy konserwatyści zdobędą 80 czy 120 mandatów, to i tak, czy nawet jeżeli by przegrali z nie aż tak dużą stratą, na przykład 100-mandatową, to i tak Rishi Sunak jest skończony, no a w tradycji brytyjskiej raczej premier, który przygrywa wybory, raczej odchodzi i potem już najwyżej pisze wspomnienia. Czy możemy mówić o tym, że Sunak ma jeszcze jakąś przyszłość i co udało mu się osiągnąć jako premierowi? Mówiąc o jego przyszłości, mam też trochę na myśli w ogóle jego skrzydło w partii konserwatywnej. To może po kolei, bo to są przynajmniej dwa pytania.
czy Sunak ma jakąś przyszłość w polityce brytyjskiej. To trochę jednak zależy od przebiegu samej kampanii. Tu się zgodzę z tym, że jakby pewna prawidłowość, zwłaszcza w ostatnich dekadach, jest taka, że przegrywający premier podaje się do dymisji, również jako przywódca partii. Ale to nie jest też, że zawsze tak było. Na przykład warto spojrzeć na bardzo dynamiczną, taką niestabilną epokę w polityce brytyjskiej, czyli lata 70., gdzie mieliśmy do czynienia z zawieszeniem tej zasady. I tutaj jakby kluczem do zrozumienia, na czym takie zawieszenie może polegać, jest głównie zrozumienie dynamiki. Że byłoby tak, że Sunak przegrał wybory, ale w bardzo dobrym stylu, to znaczy na przykład małą liczbą głosów, znaczy nie głosów, tylko mandatów, z jakąś perspektywą na kolejne wybory, które by miały być taką dogrywką w nieprzesadnie odległej perspektywie, to wtedy mógłby na pewien czas uratować całą pozycję. Natomiast wydaje mi się, że w każdym innym scenariuszu już nie miałby na to szansy. Jeżeli chodzi natomiast o jego dorobek, no to on wydaje mi się niemal z założenia bardzo ograniczony. Dlatego, że Sunak dochodził do władzy po pierwsze w ogólnym kontekście 12-13 lat rządów partii konserwatywnej, a więc no, siłą rzeczy nie miał możliwości ukształtowania jakiejś radykalnie nowej agendy. Po drugie, w krótkim następstwie po dosyć fatalnym swoim przebiegu premierostwie Liz Truss i zastając bardzo słabe notowania gospodarcze, no a po trzecie nie mając osobistego mandatu. I to powodowało, jak wtedy rozmawialiśmy, prawda, jak był nominowany Sunak na premiera, że on od początku musiał być takim premierem na zasadzie primus inter pares. To w polityce polskiej pamiętamy takie postaci jak na przykład Marek Pelka jako premier, czy Buzek. Ludzie, którzy jakby musieli, politycy, którzy musieli negocjować z wieloma przywódcami partyjnymi swoją pozycję i ona nie była specjalnie silna, w sensie czysto politycznym. I wreszcie ostatni czynnik limitujący taki strukturalnie Sunaka, no to było to, że z założenia wiadomo było, że w momencie jak objął władzę, to że ma maksimum 2,5 roku rządu przed sobą. To, co uważam, że udało mu się osiągnąć, ale to nie będzie jakoś wybitnie zapamiętane na jego rzecz, to jest to, że jednak ustabilizował sytuację gospodarczą po COVID-zie i po rozpoczęciu wojny z Rosją, bo zwłaszcza zwłaszcza to drugie wydarzenie miało wybitnie destrukcyjny wpływ na gospodarkę brytyjską, niezwykle mocno nakręciło inflację oraz moim zdaniem poddało w wątpliwości słuszność polityki klimatycznej w Wielkiej Brytanii. I trzeba powiedzieć uczciwie, że Sunak wziął na siebie najważniejsze decyzje w zakresie takiego dosyć konsekwentnego, nieprzesadnie nagłaśnianego, ale jednak odwracania części zielonej polityki Borisa Johnsona, która była bardzo taka, można powiedzieć, na wysokim C, ale to była polityka rozbijana konsekwentnie od końcówki rządów Partii Pracy od 2008 roku. Czyli mieliśmy półtorej dekady zielonej polityki, coraz bardziej podwyższanych ambicji klimatycznych. Przyszła wojna na Ukrainie, światowe rynki energii oszalały. Wielka Brytania niezwykle boleśnie to odczuła też z powodu struktury własnego rynku krajowego energii oraz struktury importu energii ze świata. Sunak po pierwsze ustabilizował tę sytuację, ale też wyciągnął te wnioski bardziej strukturalne i na przykład w zeszłym roku wydana pod jego rządami ustawa o energetyce zreformowała wiele elementów rynku energii, ustanowiła bezpieczeństwo energetyczne jako na przykład jedno z kryteriów dalszej zielonej transformacji. A więc przeszliśmy od takiego stanu rzeczy, gdzie jedynymi kryteriami praktycznie była ciągła redukcja emisji, do sytuacji, gdzie dostępność energii, jej cena, a także
z perspektywy w ogóle bezpieczeństwa, sama bazowa dostępność nośników energii, no stała się rzeczą, która też musi być brać plana pod uwagę, a nawet brać pierwszeństwo. Druga rzecz, która wydaje mi się, że będzie elementem trwałego dorobku Sunaka i najprawdopodobniej już w tej chwili możemy mówić, że jego jakiegoś dziedzictwa, to jest podpisanie ram windsorskiej z Unią Europejską. A więc można powiedzieć taki pierwszy, ale zasadniczy krok w pewnym unormowaniu, ustabilizowaniu relacji z Unią Europejską po Brexicie. Dlatego, że za jego poprzedników, zwłaszcza za Borisa Johnsona, no było bardzo dużo takich, można powiedzieć, też personalnych animozji między przywódcami europejskimi i rządem brytyjskim i bardzo zły klimat do współpracy. Więc nowy rząd Partii Pracy, który najpierw przyjdzie do władzy w lipcu, pod tym względem będzie miał dużo bardziej czystą kartę, od której będzie mógł zacząć współpracę z Unią Europejską. Natomiast cała reszta to jest moim zdaniem jednak zasadniczo kontynuacja polityki poprzedników. Pamiętajmy, że na przykład ta sztandarowa umowa z Rwandą to jest pomysł jeszcze rządu Borisa Johnsona i tak naprawdę kontrowersje w rządzie Sunaka na jej tle częściowo dotyczyły tego, że w ogóle Sunak był oskarżany o torpedowanie szybkiego wprowadzenia tej umowy w życie. Ogólna agenda brexitowa to jak najbardziej też są poprzednicy. Agenda strategiczna to jest tak naprawdę zasadniczo ukształtowana przez Johnsona w postaci tak zwanego zintegrowanego przeglądu strategicznego. Sunak patronował jej update'owi z zeszłego roku, no ale to jest zasadniczo, można powiedzieć, aktualizacja takiej bardzo kompleksowej strategii, która jednak już swój podstawowy kształt zdecydowanie uzyskała pod rządami Johnsona. I wydaje mi się, że to tyle. We wszystkich innych sprawach Sunak naprawdę się będzie zapisywał jako polityk zdecydowanie kontynuacji. To jest w ogóle postać taka bardzo establishmentowa, antyrewolucyjna, nie kojarząca się z jakimiś wielkimi zasadniczymi zmianami. To jest ciekawe, ponieważ jeżeli nawet taka postać zaczyna odwracać elementy zielonej polityki, to znaczy, że już sprawy zaszły dość daleko. No i to też jest ciekawe, że to on to robił w kontrze, na co pan bardzo słusznie zwrócił uwagę, do Johnsona, który miał taką opinię takiego właśnie prawicowca, takiego, niektórzy go tam wręcz próbowali nazywać brytyjskim Trumpem, a w praktyce w tej kwestii szedł w, no kontynuował po prostu politykę rozpoczętą jeszcze przez Partię Pracy. Przepraszam, ja tu tylko wtrącę jedną uwagę. Zgadzam się, że jest taka klisza, że Johnson to brytyjski Trump, ale oni pod względem poglądów naprawdę nie mają nic ze sobą wspólnego. Johnson całe swoje życie był politykiem tak naprawdę centrolewicowym. On pod względem swoich poglądów do czasu Brexitu sytuował się na lewym skrzydle Partii Pracy i dzięki temu zresztą dwa razy wygrał wybory na burmistrza Londynu. Jedyny moment, gdzie on odciął się od takiej typowej linii charakterystycznej dla tej części brytyjskiej sceny politycznej, to było poparcie Brexitu. To jest oczywiście bardzo ważny wyjątek, ale też on nie powinien zacierać tego, że to jest właśnie wyjątek od pewnego wzoru, a ten jakby środek ciężkości tego wzoru, modelu leży w zupełnie innym miejscu. Jasne, to jest bardzo słuszna i trafna uwaga. Kolejne pytanie, myślę, bardzo ważne, czy jest pewne, że Partia Pracy uzyska wynik dający jej samodzielną większość, czy możemy również rozważać scenariusze, w którym byłaby zmuszona do jakiejś koalicji, a po drugie, jakie będą priorytety tego prawdopodobnego nowego rządu, o czym w ogóle jest narracja, kampania Partii Pracy Keira Starmera, na ile oni mają jakąś wyrazistą, pozytywną agendę,
dzięki której osiągają taki wysoki wynik, który raczej nie wpisuje się w ogólnozachodnie trendy, tak? Raczej partie lewicowe dzisiaj nie mają tak wysokiego poparcia, jak ma partia pracy w Wielkiej Brytanii dzisiaj. Czy jest to po prostu zużycie, zmęczenie Torysami po ponad 14 latach rządów, czy jest tutaj też jednak jakiś taki istotny element jakiejś pozytywnej narracji, agendy, programu, czy też osobowości samego lidera? Myślę, że zdecydowanie druga z tych podstawowych opcji. To znaczy jest obecna kampania będzie w ogromnej mierze oparta na potrzebie zmiany związanej z bardzo długim okresem sprawowania władzy przez Torysów. Przy czym pamiętajmy, że sami Torysi wygenerowali tak naprawdę przynajmniej 2-3 generacje czy pod epoki takie polityczne, tak, w ramach tego okresu 14-letniego. Najpierw był okres Camerona, w dużej mierze to też był okres rządów, współrządów z liberalnymi demokratami. I to był okres zdominowany przez z jednej strony taką agendę progresywną, centrystyczną, a z drugiej strony przez bardzo brutalną politykę ekonomiczną, stanowiącą odpowiedź na kryzys finansowy i kryzys strefy euro w latach, który dokonał się na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Tutaj zasadniczym cezurą później jest kwestia referendum brexitowego. Drugim z tych okresów jest okres kryzysu związanego z rządami Theresy May i modelem Brexitu i tego, czy w ogóle ten Brexit ma się sfinalizować, czy nie. No i trzecim okresem jest okres od 2011 roku, gdzie najpierw Johnson zdobył bardzo wysokie poparcie, można powiedzieć, sfinalizował Brexit, ale zaraz potem wybuchła pandemia, po niej wojna w Ukrainie i te wszystkie czynniki doprowadziły do ponownego kryzysu, który zakończył się objęciem władzy przez Sunaka. Sunak z tej perspektywy jest jednym, w tym okresie mieliśmy 4 premierów i tylko 2 z nich można nazwać takimi premierami pełną gębą z możliwością tworzenia własnej agendy. To był Cameron i Johnson. Natomiast pozostałe postaci, czyli pani May, pani Truss i Sunak, to jednak byli bardziej moim zdaniem tacy administratorzy czy osoby, które usiłowały wypełnić jakąś lukę, ale im się nie do końca udało. I ponieważ konserwatyści w tym czasie zaprezentowali aż tak wiele tych różnych, można powiedzieć, wariacji na temat polityki, jaką może oferować bardzo szeroko rozumiana centroprawica, czasami nawet wedle polskich kryteriów. Pamiętajmy, polska scena polityczna ogólnie jest przesunięta w prawo w stosunku do brytyjskiej. To nawet bym powiedział, że być może centrolewica, prawda, że jakby najbardziej lewa część Partii Pracy to jest wedle polskich kryteriów centrolewica, tak naprawdę. I uznając to, że jakby wyborcy już dostali całą tą możliwą ofertę, to wydaje mi się, że formuła tej partii w obecnym rozdaniu też i programowym, i personalnym, i jakichś pomysłów, i witalności, i żywotności, i też wiarygodności takiej bazowej w oczach wyborców, ona się już po prostu skończyła. I to jest główna siła po stronie Partii Pracy. Dlatego, że większość badań opinii publicznej pokazuje jednocześnie brak przypisywania liderowi Partii Pracy jakiejś wybitnej charyzmy, brak entuzjazmu dla jego premierostwa. Zadał pan pytanie o kwestię programu Partii Pracy. Ten program jest bardzo, można powiedzieć, na razie jeszcze jednak rozmyty. Możemy się umówić na kolejną rozmowę, jak będzie opublikowany manifest Partii Pracy. Natomiast na chwilę obecną to bym powiedział, że im bliżej w ciągu ostatniego 1,5 roku Partia Pracy była bliższa tej perspektywy bardzo solidnego zwycięstwa przeciwko konserwatystom, tym bardziej zaczynała w tym okresie rozwadniać swoje obietnice z poprzednich miesięcy czy lat.
po to, żeby jak najmniej sobie wiązać ręce, kiedy już obejmie władzę. Więc czym ona w praktyce się będzie różnić od konserwatystów? Moim zdaniem w tej chwili jest bardzo trudno powiedzieć, z dwoma czy trzema pewnie wyjątkami. Pierwszy z nich to jest kwestia polityki wobec Izraela. Konserwatyści są jednak przede wszystkim partią proizraelską, chociaż bynajmniej już w tej chwili nie jest to jakaś partia, nie wiem, antymuzułmańska czy antyarabska. Natomiast Partia Pracy na tym tle przeżywa ogromny konflikt wewnętrzny i poparcie dla niej zależy w wielu miejscach od poparcia mniejszości muzułmańskiej w Wielkiej Brytanii i w tej chwili z tego powodu możliwe są jakieś takie widoczne zmiany, tak, w relacji z Izraelem. Druga rzecz to jest relacje z Unią Europejską w takim zakresie, w jakim nie będzie to podważało zasadniczo Brexitu, dlatego że lejburzyści przynajmniej na razie nie chcą otwierać ponownie kwestii Brexitu jako kwestii strategicznej. Myślę zresztą, że słusznie, dlatego że Brexit jako proces polityczny był niezwykle wyniszczający i ponowne go otwieranie byłoby również bardzo wyniszczające dla całej brytyjskiej sceny politycznej. Natomiast można spodziewać się zmiany retoryki wobec Unii Europejskiej, podpisania różnych mniejszych umów o współpracy. Natomiast moim zdaniem tak naprawdę ostatecznie to nie zmieni jakby samej natury tej nowej relacji unijno-brytyjskiej. No i trzecia kwestia to jest kwestia polityki imigracyjnej. Tutaj konserwatyści no, przyjęli taki kurs bardziej twardy, jednak ostatecznie po bardzo burzliwej debacie wewnętrznej, jednak uwzględniający jakiś element, można powiedzieć, jednak siłowej obrony integralności granicy, stąd ta umowa deportacyjna z Rwandą. Lejburzyści tutaj są bardzo mocnymi krytykami tej umowy. Uważają, że ona się nie sprawdzi. No paradoksalnie uważam, że i to jest chyba sytuacja, która będzie przypominała to, co się stało w Polsce w ciągu ostatniego pół roku, że jednak strukturalne skomplikowanie tego problemu i jego bardzo wysoka waga polityczna w oczach całej opinii publicznej, jakby przecinająca linię podziałów partyjnych spowoduje, że po dojściu do władzy i po zorientowaniu się, jakie są możliwe rozwiązania, lejburzyści z czasem, mimo dzisiejszej retoryki, odkryją, podobnie jak obecnie premier Tusk, że jednak pewne takie rozwiązania graniczne, które wcześniej mocno krytykowali, być może są całkiem zasadne. Jasne. Na sam koniec chciałem zapytać o, bo rozumiem, że to tutaj domyślnie, jeżeli w innych sferach nie będzie istotnych zmian, to zapewne też w polityce wobec Ukrainy też nie będzie istotnej zmiany, jeżeli rząd się zmieni na lejburzystowski, jak rozumiem. Jeśli chodzi o Ukrainę, to warto podkreślić, że akurat to jest jedna z tych rzeczy, które mają ponadpartyjne poparcie w Wielkiej Brytanii. I być może nawet możemy spodziewać się poprawy tej polityki z punktu widzenia interesów Polski czy Ukrainy, dlatego że Rishi Sunak jako decydent osobiście ma podobne uwarunkowania osobowościowe jak na przykład prezydent Biden, to znaczy jest taką osobą bardzo ostrożną, kalkulującą. I wydaje mi się, że może się okazać, że to nie jest pewne, ale może się okazać, że decydenci lejburzystowscy zdecydują się na przykład przekazywać więcej broni Ukrainie w szybszym tempie. Natomiast oczywiście ostatecznie musimy mieć świadomość, że brytyjskie magazyny mają taką pojemność, jaką mają, że bez przeznaczenia dużo większych pieniędzy na to i rozbudowy przemysłu zbrojeniowego też po prostu nie da się wybitnie zwiększyć tej skali pomocy dla Ukrainy. A jest możliwe, żeby rząd Labour w takim duchu, który zaczyna odnosić, powiedzmy, sukcesy również w debacie publicznej w Europie Zachodniej, rzeczywiście kontynuował, powiedzmy, to dziedzictwo Bena Wallace'a
i rozbudowywał, albo nawet szedł dalej, zwiększał wydatki na zbrojenie, rozbudowywał przemysł zbrojeniowy. Czy jest to możliwe, czy raczej pozostanie to w sferze marzeń? Nie, jest to jak najbardziej możliwe, dlatego że tu jest taki ciekawy paradoks. Po pierwsze, brytyjska lewica ma oczywiście pewne skrzydło pacyfistyczne, ale nie jest siłą polityczną ukształtowaną przez pacyfizm jako jakby, można powiedzieć, główną cechę identyfikacyjną dla ich ideologii. Pamiętajmy, że na przykład brytyjski program nuklearny zapoczątkowany podczas II wojny światowej, po tym jak Amerykanie odcięli Brytyjczyków od programu Manhattan, bo program Manhattan był wspólnym programem amerykańsko-brytyjskim, dokończyli ten program skutecznie pod rządami właśnie Partii Pracy. Po pierwsze, ogólnie rzecz biorąc, Partia Pracy ideologicznie to nie jest tak, że ma jakby jako całość, czy nawet jako większość ma z tym jakiś straszny problem. Wręcz przeciwnie. Po drugie, Wielka Brytania od lat 80. przechodziła proces bardzo poważnej dezindustrializacji. Jeśli byśmy spojrzeli na to, co zostało z produkcji przemysłowej Wielkiej Brytanii, to bardzo dużą część tego ciastka, bo już niewielkiego tortu, ale ciastka, zajmuje właśnie zbrojeniówka. I w zbrojeniówce koncentrują się w znacznej mierze najlepiej płatne stanowiska pracy w przemyśle brytyjskim. I jednocześnie zbrojeniówka jest tą branżą gospodarki brytyjskiej, która ma też bardzo wysoki stopień uzwiązkowienia. Innymi słowy, rozwijanie produkcji zbrojeniowej w Wielkiej Brytanii to jest coś, co się spodoba związkom zawodowym. Poprzez związki zawodowe spodoba się partii pracy, no bo związki zawodowe są jej częścią, mają swoją reprezentację i może być pomocne w przełamywaniu kryzysu gospodarczego, to znaczy może nakręcać koniunkturę. Oczywiście tutaj to by oznaczało, że trzeba by wygenerować ponownie jakiegoś rodzaju dług publiczny, to będzie wymagało podwyższenia podatków, ale to jest coś, co da się sprzedać bazie wyborczej i pracy, zwłaszcza takiej tradycyjnej klasie robotniczej czy osobom z przynajmniej pochodzenia takiego klasowego. I oczywiście tutaj warunek jest tylko jeden, żeby pieniądze w tej sferze wydawać w samej Wielkiej Brytanii, co moim zdaniem w praktyce będzie oznaczało bogaty program budownictwa okrętowego, budowanie samolotów wojskowych, bo tutaj Wielka Brytania ma własny potencjał i zresztą w tej chwili uczestniczy, czy zorganizowała w ogóle bez wiodącym partnerem w konsorcjum, mającą budować myśliwiec szóstej generacji, w którym są też Włosi, Japończycy oraz pewne zaangażowanie mają Szwedzi. Więc zobaczymy. Jasne. Natomiast raczej nie oznacza to bogatych zbrojeń lądowych, o, tak bym powiedział. Okej. To dobre, cenne doprecyzowanie. Na sam koniec chciałem jeszcze zapytać, ponieważ wspomnieliśmy krótko o partii Reform, o której mówiliśmy szerzej w poprzednim programie, która może zagrozić Torysom, która w sondażach ma nawet kilkanaście, w niektórych sondażach ma nawet 15% poparcia związanych ze środowiskiem Nigela Farage'a, chociaż sam Farage nie będzie się ubiegał o mandat poselski, co na pewno szanse Reform bardzo dobry wynik osłabia, ale z drugiej strony mieliśmy też w ostatnich miesiącach ciekawe zjawisko z drugiej strony w postaci Workers Party George'a Galloway'a. Czy mógłby pan jeszcze krótko przybliżyć, o co tutaj chodzi i czy pana zdaniem ta siła będzie w stanie jakoś zaszkodzić rzeczywiście lejburzystom z drugiej strony, bo jak rozumiem Reform raczej zrobi wynik na tyle, że osłabi konserwatystów, ale raczej nie na tyle, żeby wprowadzić jakichś posłów. Tak można by to pewnie podsumować. Tak, ale nawet gdyby mi się udało wprowadzić posłów, to myślę, że i tak byłoby to jednocyfrowa liczba. Więc to tak naprawdę nigdy nie chodziło o tych posłów. Raczej chodziło o skalę strat zadanych konserwatystom, czy w przypadku partii Galloway'a zadanych lejburzystom. Takie partie
nowe, można powiedzieć, rebelianckie, tak, one w systemie brytyjskim w zasadzie nie mogą odnieść sukcesu wprost i w związku z tym ich twórcy raczej na to nie liczą. Ich siła polega na wykorzystaniu takiego mechanizmu przesunięć względnych elektoratu, który jest bardzo destabilizujący w warunkach brytyjskiego systemu wyborczego. Może spróbuję to bardzo krótko opisać poprzez porównanie do systemu polskiego, które większość z naszych słuchaczy no, po prostu zna z autopsji, prawda? Z własnego doświadczenia. I w systemie polskim mamy dosyć proporcjonalną dystrybucję miejsc w parlamencie w stosunku do liczby głosów uzyskanych w skali kraju. Jest pewne zniekształcenie w tym przesunięciu. Po pierwsze, ono wynika z 5-procentowego progu wyborczego, a po drugie z mechanizmu matematycznego, formuły matematycznej opracowanej przez belgijskiego matematyka Donta, która daje pewną premię, nazwijmy to, największej partii zwycięskiej i drugiej partii, która ma drugi wynik, kosztem partii mniejszych. Ale ogólnie jest pewna proporcjonalność. Natomiast w systemie brytyjskim tej proporcjonalności nie ma w ogóle. I jest możliwe, że partia, która uzyskała 4 miliony głosów, uzyskała jeden mandat, a partia, która uzyskała 1,5 miliona głosów, dostała 50 mandatów. To jest przypadek w 2015 roku właśnie partii UKIP, która dostała wtedy 4 miliony głosów i Szkockiej Partii Narodowej, która dostała raptem 1,5 miliona głosów, ale dostała 50 parę mandatów. Dlaczego? Dlatego, że Szkocka Partia Narodowa miała głosy skoncentrowane w tych 50 paru okręgach i tam wygenerowała lokalne większości, a lokalna większość oznacza większość, w tym przypadku większość względną, czyli pierwszy wynik na mecie, wynik tak zwany pierwszy wynik na mecie, który może być o nawet 2 czy 3 głosy, tam realnie rzecz biorąc chyba najmniejsza liczba wygrywających głosów to było 15 od następnego wyniku. A jeśli jest to duża liczba głosów, ale rozproszonych, one nie generują żadnych mandatów albo prawie żadnych. Efekt, który takie partie typu UKIP, czy dzisiaj Partia Reformy po prawej stronie, czy Partia Galloway'a po lewej generują, natomiast polega na tym, że jak są duże ugrupowania, które mają realne szanse zdobyć mandat, no to one muszą patrzeć, ile zdobędą głosów, ale też ile zdobędzie głosów konkurencja. I tutaj nie ma żadnego sztywnego pułapu. I głosy można zarówno dodawać, jak i odejmować. I jeśli w okręgu, w którym jest dosyć wyrównana walka między na przykład lejburzystami i konserwatystami, albo na przykład konserwatystami i liberałami, pojawia się taka partia, która zabierze głosy konserwatystom, to konserwatystów, mimo że ta partia sama z siebie nie jest w stanie zdobyć żadnego mandatu, nie miała na to nigdy szansy, ona zaczyna być problemem. Jeżeli takich okręgów jest 50 czy 100, to zaczyna być to problem ogólnokrajowy. I takie jest właśnie znaczenie takich partii. Teraz, jeśli chodzi o partię reformy, to możemy powiedzieć, że ona będzie zagrożeniem dla konserwatystów, przypuszczalnie 150 do 200 okręgów. Skala tego zagrożenia byłaby istotnie większa, gdyby tą partią kierował Farage i gdyby ta partia miała czas na porządne przygotowanie kampanii. Co do drugiego możemy z całą pewnością powiedzieć, że już tego nie będzie, to znaczy tego czasu, a co do pierwszego, no to wiemy, że Farage sam z siebie nie będzie starał się o mandat, ale to oznacza jednocześnie, bo on zadeklarował, że będzie agitował na rzecz partii reformy, że być może będzie mógł objeżdżać kraj i zamiast skupić się na jednym okręgu, będzie mógł prowadzić kampanię w wielu okręgach. Więc zobaczymy, jaki to da efekt. Natomiast jeżeli chodzi z kolei o partię Galloway'a, no to jest wyzwanie na 40-50 okręgów, gdzie tym języczkiem wagi jest mniejszość muzułmańska. I to jest partia, która specyficznie nakierowuje się na reprezentowanie
niezadowolenia tej mniejszości z polityki wspierania Izraela w kontekście konfliktu w Palestynie i zwłaszcza obecnych walk w Gazie. Więc tak to wygląda. Natomiast uwzględniając skalę sondażowej przewagi Partii Pracy nad Partią Konserwatywną, tych 20 paru punktów procentowych, to wydaje mi się, że jednak ostatecznie to się zakończy no, bardzo znaczącym zwycięstwem lejburzystów. Jasne. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan dr Przemysław Biskup, specjalista od spraw brytyjskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo serdecznie dziękuję za pana czas. Dziękuję serdecznie. I zachęcam jeszcze raz do subskrypcji Nowego Ładu. Przekroczyliśmy niedawno 83 tysiące subskrypcji i zbliżamy się powoli do 100. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujcie, to zróbcie to i dostawajcie regularnie powiadomienia o naszych najnowszych materiałach. Na dziś to wszystko. Kacper Kita. Do usłyszenia.